Pobieram właśnie Call of Duty Warzone i zostało mi 100 GB. Chyba mam za mało kawy. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jakby mało było gier Battle Royale na rynku, Activision postanowiła wypuścić kolejną Call of Duty Warzone. Powiem szczerze, że nie byłem specjalnie podekscytowany tą grą, ale obejrzałem troszkę gameplayu w sieci i wygląda to naprawdę zacnie. Do tego zainteresowanie jest naprawdę ogromne, gdzieś 15 milionów graczy ponoć. Jest 100% darmowa dla wszystkich, nie trzeba mieć Call of Duty Modern Warfare. Oczywiście obecne są mikrotransakcje, no ale wiadomo, że jeśli gra jest free to play, no to na czymś jednak deweloper czy wydawca muszą zarabiać. Poza tym jest wsparcie cross-platform, aż do 150 graczy na jednej mapie, no i ten gameplay, naprawdę ciekawie to wygląda, także stwierdziłem, że sprawdzę, co i jak z tym Warzone'em jest, no ale oczywiście nie jestem tutaj po to, żeby sobie po prostu pograć, chciałbym tę grę zbenchmarkować. Biorę wszystkie karty z tych obecnych, świeżych jeszcze generacji, no i będę sprawdzał, jakiej wydajności można się spodziewać przy jakim GPU. Także to tyle słowem wstępu, nie ma co więcej przedłużać. Gra tutaj będzie mi się jeszcze troszkę ściągała, ja idę zrobić więcej kawy, ale dzięki magii filmu i montażu zapraszam Was już teraz na benchmarki. Zaczniemy od naszej platformy testowej. Na płycie głównej Z390 Aorus Pro mamy i7-9700K podkręconą na 5 GB i 16 GB RAMu o częstotliwości 3200 MHz. I tutaj uwaga, gra lubi wciągnąć duże ilości pamięci operacyjnej, więc na słabszych maszynach z mniejszą ilością będą spadki wydajności. Zanim jednak przejdziemy do wyników, muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę wciągająca. Bardzo dynamiczny gameplay, ciekawe nowe rozwiązania, jak na przykład druga szansa po tym, jak ktoś nas sfreguje. Bardzo fajne uczucie broni, ogromna i zróżnicowana mapa, ale muszę przyznać, że łatwa nie jest. Jeśli opanowanie Fortnite'a zajęło mi 2 lata, to tutaj może być gorzej. Co ciekawe, mój pierwszy frag, podobnie jak w Fortnite'cie, to również zasługa wyrzutnika rakiet. Popatrzcie. Benchmarki przeprowadziłem w trzech rozdzielczościach Full HD, 1440p oraz 4K i tradycyjnie zaczniemy od najmniejszej. Jak widzicie, kompletną płynność rozgrywki zachować tutaj można już przy RX 580. Średnie FPS-y mamy powyżej magicznych 60 na wszystkich kartach, ale dwie najsłabsze zaliczają spadki poniżej. Ogólnie wyniki bardzo przyjemne, mimo wysokiego zużycia RAMu, graficznie nie jest tak źle, a dodam, że gra wygląda naprawdę ładnie. Warto jednak pamiętać, że testy przeprowadzone zostały na bardzo mocnym i podkręconym procu, więc wyciskamy z testowanych GPU ile się da. W 1440p nadal trzymamy się najwyższych ustawień. 2080 Ti oczywiście na topie i tutaj bez problemów można by sparować taką kartę z monitorem na przykład 144 czy 120 Hz. Poniżej 3 karty, w okolicach 100 klatek średnio, bardzo fajny wynik Radeona 5700 XT, który mocno zbliżył się do Superki 2070. Komfortowo w tej rozdzielczości można pograć nawet na starym Polarisie 590, ale poniżej, czyli 5500 XT czy 1650 Super, zostawiłbym już na Full HD lub zszedł konkretnie z ustawień. Na zakończenie 4K tutaj zszedłem na ustawienia średnie, z tego względu, że jedyną kartą, gdzie nie widziałem mocniejszych spadków FPS-ów na najwyższych, była 2080 Ti i sporo kart odpadłoby nam z testu. Ale jak zawsze powtarzam, 4K na średnich wygląda lepiej niż Full HD na Ultra, więc dla zachowania ciągłości medium.
Jak widzicie, karty od 5500 XT ta rozdzielczość jednak przerosła, a przedział od 1660 Super do 2060, czy jest grywalny, zależy już od punktu widzenia. Od RX-a 5700 wzwyż jest już raczej gładko. Wracamy do studia. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że okaże się on przydatny w sytuacji, na przykład jeżeli chcecie w tę grę pograć, a wasze GPU troszkę nie domaga i zastanawiacie się nad jakimś upgrade'em, to teraz wiecie już, czego mniej więcej się spodziewać po jakiej karcie graficznej. Linki do wszystkich testowanych dzisiaj kart oraz platformy testowej zostawiam wam oczywiście jak zwykle w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie w Warzone. Być może spotkamy się gdzieś na polu bitwy. No a teraz już dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego. Ale nie trzeba za nic płacić, jeśli się nie chce. Jest wsparcie cross-platform. Zostawimy to?